wtedy 20-20 we Francji, 62 km do Orleanu i okazuje się, że nie jadę sam do Belgii, przynajmniej nie będę jechał sam. Przed momentem też kolega busem ładował się wczoraj w Hiszpanii, niedaleko miejsca, gdzie ja się ładowałem. I jedzie w miejsce 20 km oddalone ode mnie. Ja się rozładowuję i on się rozładowuje 20 km dalej.
witam, jestem w Antwerpii, w tym momencie na ringu Antwerpii. Jadę się ładować do miejscowości w Belgii, Hamont-Aschel. Jakby tego nie czytać, w każdym razie tak się to czyta, tak się to pisze. Jadę tam po jakieś trzy palety i z tym do Włoch będę do miejscowości Asignano, czy jakoś te. Ale gdzieś tam w okolicach, z tego co patrzę, w Wenecji, no, przed Wenecją. To tak ogólnie. Ciężko mi się jedzie, powiem szczerze, bo wczoraj przyjechaliśmy pod firmę rozładować. Dzisiaj był rozładunek. No i zachowałem się jak młody po prostu, jak chłopek roztropek, który pierwszy raz siedzi za kierownicą. I pomyślałem, że radę to zrobię. Wcześniej zjeżdża się, bo wcześniej muszę postawić informację, że będzie zwężka. Oni dali informację 400 metrów przed samą zwężką. To było wcześniej zrobione, na pewno byłby mniejszy korek. Bo teraz wszyscy cisną kuźwa lewym pasem do samego końca. I koniec końców, przy samej zwężce wszyscy stoją. Kuźwa, każdy chce wjechać, każdy chce przejechać. A wystarczyłoby wcześniej poinformować. Jak Adolf by tutaj sobie poradził z tymi wszystkimi, z tymi ształami. King of the Road. Portugalczyk.
skończył się jeden korek i teraz stoję w drugim, znaczy stoję, takie podjazdki są w następnym korku. Na 81 ja jadę prosto cały czas. Trochę mi się droga wydłuży, czas drogi, czas pracy wydłuży, padałoby tarczkę zmienić. Śmieję oczywiście. Jadę do Breszcz i ładować się. Jest prikaz jazdy płatnymi, więc zaraz wbijam na autostradkę. Ale jeszcze nie wiem, dokąd będę jechał. Ktoś pamięta jeszcze Rico? Właśnie jedzie tutaj taki jeden przede mną. Są zabójcze we Włoszech, no ale cóż. Boże, jaka brzydka! Fuj! Za żadne pieniądze! Jaki potwór! Pasztur! Kuźwa! Co za smog włoski to stał! Fuj! Ble. Nigdy w życiu, Boże! Się dowiedziałem, że jedzie 5 samochodów, 5 busów stąd do Wrocławia. No i jeszcze czekamy na 2 samochody, aż dojadą, także spoko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będzie fajnie. Tylko ciekawy jestem, czy już do domu, czy coś jeszcze znajdzie. No i załadowany jestem. 4 paletki. 4 palety i dostawa rano we Wrocławiu.
rano, czyli gdzieś koło 8-9. I teraz się teraz zastanawiam jeszcze, bo generalnie jest 1100-1200 km w zależności, czy jechać przez Pragę, czy jechać przez Niemcy na Zgorzelec. Ale to się będę zastanawiał później. Na razie na Brennero, Innsbruck i w Innsbrucku się na chwilę zatrzymam. Tam jakąś kawuśkę balnę i będę myślał i dumał nad tym, którędy będzie lepiej. Niby przez Niemcy są same autostrady, autostradą szybko się śmignie, nie? Ale w Czechach Czechy wyglądają troszkę bezpieczniej, jeśli chodzi o kontrole policyjne, ewentualnie inne. Dlaczego, tak zauważyłem od jakiegoś czasu, na większości przejść granicznych w Europie, głównie z Niemcami, Niemcy i kraje ościenne, są prowadzone roboty drogowe, nie wiem dlaczego. Czy oni stwierdzili, że będą, nie wiem, naprawiać to wszystko, czy co? W każdym razie większość przejść granicznych niemieckich jest w trakcie przebudowy lub robót drogowych. Tak to jakoś jest.